Cześć, jestem Paweł, jestem informatykiem, jestem bowhunterem. Opowiem Wam o mojej pasji. Też kiedyś miałem inne, zupełnie podejście. Bardziej patrzyłem w stronę tych, co krzyczeli, żeby nie strzelać do zwierząt, niż tych, którzy na nie polują. Natomiast najpierw trzeba poznać inny punkt widzenia, dowiedzieć się tak naprawdę, na czym to polega i wtedy można krzyczeć, że nie lub tak. Ja wybrałem tą stronę. Jestem bardzo ekologicznie nastawiony do życia, dlatego zostałem myśliwym. Polowanie z łukiem jest polowaniem blisko natury. Jest czymś o wiele bardziej naturalnym niż polowanie z bronią palną. Polujemy tak od przynajmniej 35 tysięcy lat, odkąd pierwsi ludzie nauczyli się rysować, robić łuki, namalowali to na ścianie w jaskini. Z jednej strony mamy to, co jest instynktowne i wrodzone, a z drugiej strony to, czego musimy się nauczyć, żeby pokonać ten instynkt, żeby podejść na tyle blisko, żeby oddać etyczny strzał, żeby zwierzę uśmiercić na miejscu, żeby nie było postrzałków. Jako myśliwi łucznicy, wszyscy myśliwi łucznicy mają bardzo rozbudowany kodeks etyczny. Nie ma strzałów w sytuacji, kiedy nie jest się tego pewnym. Podczas samego strzału, gdy jesteś już pewny swojej pozycji, zakładasz strzały, naciągasz łuk, wtedy tak naprawdę pojawiają się dopiero ogromne emocje. Jest to moment, kiedy próbujesz naciągnąć łuk, z którego na co dzień strzelasz swobodnie i nie jesteś w stanie tego zrobić. Zastanawiasz się, co się stało, kto podmienił mi łuk, kto mi zmienił ustawienia, a to nie jest tak. Towarzyszą temu emocje ogromne, trzeba je opanować, trzeba się uspokoić, wyciszyć, oddać strzał. W momencie samego strzału już nie myślisz o tym, czy ci żal zwierzęcia, czy nie, ale przed samym strzałem musisz mieć pewność tego, że je uśmiercisz. Strzała myśliwska zabija inaczej niż kula. Nie zabija za pomocą szoku, fali uderzeniowej, za pomocą ogromnej energii kinetycznej, lecz zabija, wywołując obfite krwawienie. To krwawienie powoduje śmierć zwierzęcia w ciągu 15-30 sekund. I właśnie każdy bowhunter liczy na taki strzał. Przez całe przygotowanie do samego polowania, gdzie przez tydzień przechodzi się na dietę, która jest dietą bezmięsną, która jest dietą bez żadnych przypraw, bez żadnych używek, żeby pozbyć się zapachu drapieżnika, trzeba wyjałowić swoje ciało, używać odpowiednich kosmetyków, które są z serii neutralnej, poprzez sam kamuflaż, który ma spowodować rozmycie Twojej sylwetki, zniknięcie Twojej sylwetki w lesie, jesteś w stanie podejść do wielu zwierząt, do których nawet nie strzelasz na taki dystans, że nie zobaczysz ich nawet tak w zoo. Bardzo istotna rzecz dla bowhuntera. Wiatromierz. Współczesny łuk bloczkowy jest bardzo precyzyjnym narzędziem. Jest narzędziem, którego precyzję można porównać faktycznie do broni palnej. Aczkolwiek mówimy tutaj o dystansach myśliwskich dla łuku. 30 metrów można strzelać dalej, natomiast sama etyka polowania zakłada dystans maksymalnie 30 metrów. Jest to dystans bezpieczny, przed którym zwierzę nie zdąży uskoczyć przed strzałą. Poluje się samemu, nie chodzi się na polowania zbiorowe, nie ma polowania grupowego. Jest to bardzo osobiste przeżycie. Współczesna strzała myśliwska wykonana jest z włókien węglowych lub z włókien węglowych z rdzeniem aluminiowym. Groty myśliwskie mają bardzo dużą powierzchnię cięcia po to, żeby wywołać odpowiednie krwawienie.
Są różne konfiguracje strzał, różne masy, różne grubości. Łowiectwo nie jest tanią pasją, myślistwo nie jest tanią pasją, myślistwo łucznicze również nie jest tanią pasją. Tak naprawdę cały sprzęt, ekwipunek idzie w tysiące złotych, jak nie dziesiątki tysięcy u tych najbardziej zaawansowanych, bo przecież nie wystarczy kupić sam łuk. Do niego jest cały osprzęt, jak celownik, podstawka, jak spust, którym ten łuk naciągamy, ponieważ współczesne łuki, jeżeli chodzi o metodę zwalniania strzały, nie przypominają już łuków średniowiecznych, tylko bardziej broń palną. Do tego dochodzi cały kamuflaż. Takie rzeczy jak kosmetyki do ciała, czy detergenty do prania tego kamuflażu, żeby zachować neutralny zapał. Nie jest to tania pasja, ale czego nie robi się dla pasji.